Teraz ludzie się nie bawią. Ja bym chciała, żeby się nie zainspirowali się z kolei malarstwem, czy to swoich kolegów, czy to klasyków. Mamy tu wszystkie możliwe warianty fuzji wiersz i obraz. Bardzo to było trudne, smutne pogodzić to wszystko ze sobą, połączyć, bo odpowiednik jeszcze większy niż to, co tutaj Państwo widzą, jest na Facebooku. Tutaj pomieściło się 85 prac. Na Facebooku mamy około 120 paru zestawów obraz plus wiersz. Także zachęcam, żeby zajrzeć jeszcze i tam. I tu i tam można głosować w plebiscycie publiczności na najciekawsze zestawienie obraz plus wiersz. Ja za chwilę będę jeszcze, po dłuższej chwili będę prezentować wszystkich uczestników wystawy, ale najpierw myślę, że należy głos oddać właśnie poezji. Mamy wśród nas artystów tak wszechstronnie utalentowanych, że nie tylko mają tu swoje obrazy, swoje wiersze, ale jeszcze potrafią nam odegrać i odśpiewać tę poezję swoją czy inną. Zapraszam najpierw Joasię Jagiełło, a potem Jurka Dobrzyka, dwoje uczestników wystawy. Joanna Jagiełło, proszę Państwa, oprócz tego, że maluję, piszę wiersze, piszę też prozą. Ja właśnie niedawno w radiu usłyszałam
rozmowę z Joanną na temat jej ostatniej książki. Także no, jest to prawdziwy omnibus malarsko-poetycko-literacki. I powiedz może sama, Joasiu, co przeczytasz. Przede wszystkim jest mi strasznie przyjemnie. Chciałam bardzo podziękować za zaproszenie na tę wystawę. Chciałam powiedzieć, że to jest niesamowicie, przynajmniej dla mnie, ciekawa wystawa. Jestem pod wrażeniem. Wiem, jak dużo kosztowało jej przygotowanie. Myślę, że Ania Sobol zrobiła coś naprawdę wielkiego. Zebranie tych prac, zebranie wierszy, to nie jest taka zwyczajna wystawa, bo tutaj to jest tak, jakby jednocześnie została wydana książka, można powiedzieć, razem z tą wystawą, dlatego że te wszystkie wiersze, które mogą Państwo przeczytać przy obrazach, one też się składają w jakąś taką całość literacką. I całe przedsięwzięcie jest mi niezwykle bliskie. Maluję w Galerii Piecowej, my tam też od długiego czasu staramy się połączyć ze sobą słowo, obraz i dźwięk. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy. Gdyby ktoś chciał, to Jurek udziela informacji. Ja zagram jedną piosenkę. My nie będziemy tutaj dawać koncertu. Wiem, że zostanie, albo inaczej. Sytuacja jest jaka jest. To nie jest jakiś wielki występ. Po prostu chcielibyśmy, zostaliśmy poproszeni, żeby coś na tej wystawie zaśpiewać, coś z poezji, żeby komponowało się z obrazami. I to może być tak, że kiedy zaśpiewam, mogą Państwo pomyśleć znakomicie, że to była tylko jedna piosenka i nie będzie więcej, bo ona strasznie wyje. Może się tak zdarzyć. A może się tak zdarzyć, że poczują Państwo niedosyt. Jeżeli to drugie, to już zapraszamy na finisarz tej wystawy. On będzie 7 listopada i wtedy będzie znacznie więcej muzyki, poezji. Będzie, przypuszczam, program, wielki koncert, wielki program artystyczny na tej scenie. W czasie tego programu będzie też rozwiązanie plebiscytu publiczności. Tam jest napisane, pewnie dostali Państwo też drogą mailową informację, że na obrazy można głosować. Bardzo prosimy, żeby głosować nie tylko na nasze, po prostu na te, które się najbardziej podobają. A teraz piosenka do tego obrazu. Obraz powstał najpierw, piosenka później. To jest takie uzupełnienie. Piosenka ma tytuł Skrzypek bez dachu. Bez ciebie jestem jak skrzypek bez dachu, bez ciebie jestem jak pies bez kości, drzewo, co liście wiosną traci, jak urodziny bez gości. Chmury się kłębią nad działkami, czy to cyrrusy, nie mam pojęcia. Wciąż twoje trampki w przedpokoju, na ścianie nasze zdjęcia. I wszystko to jest bez sensu, wszystko to jest nie tak. Ja myślałam, że przyjdziesz, a ty myślałeś, że ja. Wciąż układam na półce w szafie twoje t-shirty i ciepłe bluzy. Gdybyś tak kiedyś przyszedł po mnie, może byś został na dłużej. Wszystkie tramwaje takie puste i takie pełne innych ludzi. Marzę, by choć raz jeszcze w twoich ramionach się obudzić. I wszystko to jest bez sensu, wszystko to jest nie tak. Ja myślałam, że przyjdziesz, a ty myślałeś, że ja. Często myślę, że wyjechałam w ciepłe, a raczej zimne kraje, bo łatwiej jest komuś odejść. Thank you.
dzisiaj takie smutne. Całe piję wino. Są takie dni, które chcą umrzeć. Są noce, które nie chcą się skończyć. Wciąż czekam, kiedy wreszcie przyjdziesz. Kiedy wrócisz do mnie. I wszystko to jest bez sensu. Wszystko to jest nie tak. Ja myślałam, że przyjdziesz. Ty myślałeś, że ja. Ja myślałam, że przyjdziesz. Ty myślałeś, że ja. Więcej będzie 7 listopada. Liczymy na liczną Państwa obecność. Będzie się działo. Będą i śpiewania, i recytacje, i projekcje. No, wszystko, co Państwo chcą. I ja już od artystów oczekuję też zgłoszeń, który wiersz ma zabrzmieć na 7 listopada. Bardzo dziękuję. Czy do Suchego Oceanu też jest piosenka? Na razie jest wiersz, ale może do tego czasu. To no, przeczytamy. Piosenki układam, może i napiszę piosenkę, nie to przeczytam wiersz. A teraz bardzo proszę Jerzego Dążyka, żeby zaśpiewał jedną ze swoich lepszych wykonań, tak mi się wydaje. Obraz się natomiast. Jerzy namalował ogromną serię obrazów inspirowanych twórczością Jacka Kaczmarskiego. W tym wykonuje utwór, znaczy namalował obraz i wykonuje utwór Kaczmarskiego, który można powiedzieć oddaje najpełniej ducha tego, co chcieliśmy tutaj pokazać. Ponieważ Jacek Kaczmarski zainspirował się filmem Rublow, który z kolei Tarkowskiego, sam malarz Rublow zainspirował najpierw, prawda? Potem był film, potem był utwór Jacka Kaczmarskiego, potem Jurek Dążyk namalował do tego swój obraz i robi też bardzo piękne projekcje, takie multimedialne połączenie muzyki i obrazu. Ponieważ jest to moja ukochana pieśń i chociaż wybrzmiewała tu już, ja zawsze bardzo gorąco proszę Jurka, żeby wykonał to jeszcze raz, bo uważam, że ona jest bardzo bliska sercu każdemu artyście. Bardzo dobrze. Był ikonopisarzem, żył w XIV wieku, zasłynął z tego, że był pierwszym wprowadził symbolizm ikona. Jego taka najbardziej znana ikona to jest Święta Trójca, która obrysem postaci tworzy Świętego Grala. Od ognia i zła, by poczuł lud, że ktoś o nim dba.
stoją straże i księcia brzmi głos. Za pracę twą miecz albo trzos. Architekt, co dla mnie budował ten pałac, już nic piękniejszego nikomu nie wzniesie. Gdy skończył, przygoda go przykra spotkała. Na zbirów się w lesie, jak raz na papoczu, a oni wykłuli mu oczy. I zaśmiał się książę, aż sala zaśmiała. I grzmiała, gdy odszedł podobny do pawia. I stałem przed ścianą, co była tak biała, jak tego, co stawiał ją twarz oślepiona. Od łez nim się stała czerwona. Klęczałem przed bielą nad pismem schylony. Gdy przyszła ta dziewka niespełna rozumu, czytała ruchami rąk mojej ikony i śmiała się z umów, płakała nad Bogiem i piekieł przerażał ją ogień. I wstały płomienie ze wszystkich stron naraz. Ku niebu podniosły się dymu kolumny, w drzwiach koński pysk widzę i uśmiech tatara, co księcia łbem dumnym za włosy potrząsa, a księciu krew spływa po wąsach. Dziewczyna wszechstraszny, więc on śmiech wesoły i szat cerkiewny pod nogi jej ciska. Ona jędziewa, obraca się w koło i łza już jej wyschła, więc tańczy po dzięce przy siodle, przy głowie książęcej. Kto walczył ten złotym bojonym ukropem? Brak skopu cerkiewny, ściąg ogniem topionych. Zapada pomiędzy kopyta i stopy, ze wzrokiem wlepionym w zasnutą twarz Boga i pyta, jak kochać ma wroga. Ciała spychaliśmy do wspólnych dołów, znów drogi krzyżowe, bez krzyża i chusty. Po burzy, po zmroku, nad rzeką popiołów, po pańskie odpusty, śmiech krwi i ciał gra, płomyki się łączą po dwa. Z tej ziemi, co żywy mnie z kąpie pogardy, najlepsza jest glina do formy nad swony. Zbieram dziś farby do mojej ikony na suchej deszczuce. Jest miejsce na świat i na stwórcę. Przemokły jak drzewo stojące na deszczu. Koń schyla się, woda po sierści mu spływa. Zbutwiałe zielenie i złoto na desce, co płacze jak żywa. To stwórcy korona, czekają nań koni i ikona. Brawo. A ten obraz Jerzego do właśnie tej pieśni Rublow możecie zobaczyć w naszej galerii facebookowej. I tam też można na niego głosować. Cały tekst możecie znaleźć, bo jest, prawda, piękny i warto się z nim zapoznać jeszcze na spokojnie. Teraz przyszła pora, żeby przedstawić pokrótce chociaż wszystkich uczestników. Nie wszyscy są z nami. Niektórzy przysłali nam pracę z innych miast, ale odczytam wszystkie nazwiska i bardzo będę prosiła, żeby jakimś króciutkim ukłonem czy coś, żeby artyści dali znać publiczności, kto za. A ja Michała Chęcińskiego jeszcze też proszę, żeby do nas dołączył i kto tam jeszcze z uczestników stoi gdzieś tam w kącie, to bardzo prosimy na tą naszą stronę. Czyli autorzy obrazów. Anna Lewińska, Anna Pyzel-Kamińska, jest Anna Pyzel-Kamińska, no to prosimy. Anna Sokol, Anna Wojtecka-Karabczyk, a
ale musiała wyjść. Tak. Barbara Bielecka-Woźniczka. Barbara Elżbieta Sidorowicz-Adamska. Elżbieta Charytonuk. Jezela, nie ma? Ewa Dworzańska. Ewa Osińska-Rozpędek. Gina Jusięga. A tak, ona jest też spoza Warszawy. Słusznie. Grzegorz Winkler. Ach, bo ja mam tutaj autorów, widzę, że również, no tak, klasyków, do których z kolei wiersze zostały napisane. Jacek Malczewski, kłaniam się do jego. Janki, Jerzy Dążyk. Józef Brandt, to też kolega z dawnych czasów. Juliusz Erasmolek. Kamila Kuna. Katarzyna Buczyłowska. Kasia jest, nie ma. Krzysztof Bloch. Krzysztof Krzaska. Sopuł, jest też tylko w internecie. Luiza Kwiatkowska. Magdalena Fedorczyk-Falis. Magdalena Przydatek. Jest z Białego Stoku, to jej cykl jest Alicja w Krainie Czarów. Porwany przeze mnie w ostatniej chwili z pisami. Małgorzata Rynarzewska. Też spoza Warszawy. Małgorzata Sawicka-Woronowicz. Serwatka. Jest. Maria Macięga. Też tak powiem. Olga Tamara Prokop-Miśniakiewicz. Olga, gdzie jest Olga? Nie mogła być, tak? To ten wspaniały obraz z kotkiem. Paweł Sochacki. Pawełka? Renata Bulicz. Renata Zajączkowska. Roman Kirilenko. No tak, Marianka. Tamara Łębicka. Też już koleżanka, prawda? Wiesław Wątryk. I tak szybciutko przeczytam poetów. Adam Mickiewicz, Aleksander Fredro, Aleksandra Baltisen, Allen Ginsberg, Andrzej Włast, Anna Lewińska, Anna Sobol, Artur Lason, Barbara Białowąs, Barbara Brandys, Bolesław Leśmian, Bożena Sitek, Czesław Miłosz, Danuta Popławska, Ekbal, Elżbieta Charytoniuk, Elżbieta Sidorowicz-Adamska, Ewa Górska, Georges Brassens, Gina Jusięga, Halina Poświatowska, Herman Hesse, Jacek Kaczmarski, Jacques Prévert, Jacques Rencourt, Jarosław Iwaszkiewicz, Jerzy Dążyk, Jerzy Jasiński, Joanna Jagiełło, Juliusz Erasmolek, Katarzyna Worn-Jagodzińska, Kazimiera Iłakowiczówna, Krzysztof Kamil Baczyński, Krzysztof Sadowski, Krzysztof Pieczyński, Ludwik Jerzy Kern, Michał Chęciński, który jest tu z nami, Miron Białoszewski, Natalia Kamińska, Tadeusz Gajcy, Tadeusz Różewicz, Stanisław Dominiak, Paweł Sochacki, Renata Zajączkowska, Wiesław Wątryk, William Blake i Wojciech Kopacewicz. Mam nadzieję, że uda się chociaż po jednym wierszu, po fragmencie może czasem przed każdego z autorów, poetów na naszym salonie, 11. Salonie Nowej Deotymy w Kadrze poezja malowana i śpiewana wykonać. Już teraz zapraszam Państwa na tamto spotkanie. A jest też tutaj taki sposób dosyć nieoczekiwany. Zaistniała wystawa, która była taką wystawą efemeryczną, towarzyszyła pokazom lalkowym. Myślałam, że pan dyrektor może dwa słowa powie, bo mnie na temat tej wystawy można oglądać zdjęcia lalek wspaniałego lalkarza. Ja się boję, że ja tylu nazwisk tutaj miałam, że ja zapomniałam nazwiska. Walny, Adam Walny, tak, wspaniała postać.
postać, no to można powiedzieć też jest czysta poezja w teatrze. Także jak Państwo będziecie konsumować, to wtedy można będzie obejrzeć jeszcze i te fotografie. Natomiast mistrz słowa mówionego, poetyckiego, ktoś, kto w swoim dworze w Petrykozach stwarzał najlepszy, cudowny klimat i ramy dla poezji, Wojciech Siemion, niestety nie żyje. Jego dwór popada w ruinę. My przyjaciele Wojciecha zorganizowaliśmy się, jest grupa inicjatywna, która zbierać będzie tutaj podpisy na rzecz, apel taki, w sprawie apelu, żeby uratować Petrykozy dla społeczeństwa polskiego, żeby dziedzictwo Wojciecha Siemiona ocalić tym samym, bo rodzina niestety opuściła dom z chwilą kiedy popadł w ruinę. Jest tu z nami Grażyna Bielecka, ona, nie wiem, Grażynka, może się pokażesz, będzie gdzieś tam w kuluarach, będzie zbierać podpisy tych Państwa, którzy zechcecie wesprzeć swoim podpisem właśnie ten nasz apel do władz Państwa o uratowanie dworu Petrykowskiego. A myślę, że część oficjalną możemy uznać za zakończoną. Ja będę też może pomagać, bo tu kolega będzie bardziej może winem zajęty, a ja będę zbierać też już pierwsze głosy na plebiscytu publiczności z galerii kadr. Przypominam, że można głosować też na Facebooku, do czego bardzo gorąco zapraszam i namawiam. No i cieszcie się, syćcie zmysły wszystkie tutaj i obrazem, i słowem wspaniałym, no i winem oczywiście, i tym dobrym, czego nam tutaj artyści nie poskąpili też. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za przyjście i zabierzmy się za ucztowanie. Ucztowanie to też jest ważne. No chyba szkły. A to tu ten górny, tak. To jest...